Siemano, witam wszystkich. Dzisiaj kolejny film z serii Grunt czy Tracker. W warunkach porównania będzie w warunkach wysokiej temperatury. Ma być bezchmurne niebo, słoneczko i ponad 30 stopni w cieniu ma być. Także zobaczymy, jaka będzie wydajność właśnie paneli i porównanie między dwoma instalacjami. I tak jak widać, Solar Tracker 5 kW w słoneczku sobie ładnie pracuje, a instalacja gruntowa w naszym przypadku 3,85 kW już z samego rana, bo to jest 6 rano, słońce jak widać jest wysoko, ale jakby ktoś nie miał drzew na przykład, to już bifacjale by ogarniały od tylnej strony. Także zobaczymy w wysokiej temperaturze, jakie będą wyniki. I jak widzicie, o 6 rano instalacja na gruncie, 163 W produkcja i Solar Tracker już 2280 W produkcja. Także zobaczymy w południe albo po południu, jak to wychodzi. Troszkę plany mi się zmieniły, ale pokażę Wam na 7:38, jaka jest produkcja. I w ogóle już jakie różnice wychodzą. Tu mamy instalację 3,85 kW grunt, stały kąt 40 stopni, jak widzimy produkcja 1200 W i produkcję mamy ogólnie 1,1 kWh i Solar Tracker 5 kW, też stały kąt 40 stopni, mamy teraz produkcję 3,9 kW i produkcja już dzienna to jest 6 kWh, także tu już jest ponad 1 kWh z 1 kW instalacji. Także widzicie już, jaka różnica na samym starcie. Niestety chmury troszeczkę szyki pomieszały, ale główne założenie, czyli temperatura w teście jest średnio 28-30 w cieniu. Także już jest około 15:30 i zobaczymy, jak do tej pory, jaka jest różnica między instalacjami. Instalacja gruntowa 3,85 kW. W tej chwili mamy 2200 W produkcję i zobaczmy, jaki jest uzysk do tej pory. To jest 20,4 kWh. I to jest 5,3 kWh z 1 kW. A zobaczmy jeszcze, jaki był maksymalny uzysk dzisiaj, bo akurat ten falownik to pokazuje. I dzisiaj maksymalny uzysk był 3392 kWh, a to jest jakieś 89% w piku dał. Także tak to wygląda. Tutaj mamy 5,3 z 1 kW i zobaczmy na tracker. Tracker produkcji jest 4470, tak, 4,46 kW i, znaczy, i uzysk jest 40 kWh prawie, to jest 8 kW z 1 kW instalacji, także różnica 5,3 i 8 już widoczna, jaka jest. Tutaj niestety nie widać, jaki był maksymalny pik, ale to wszystko później w objaśnieniu przy schemacie i zobaczymy, jak to rosło nam na monitoringu. Słuchajcie, 18:30 już na instalacji mam zacienienie. No niestety taka miejscówka na trackerze, ale do czego zmierzam i o czym mówiłem rano. Sobie skoczę na przyczepę. O tym, co mówiłem rano, że rano słońce staje za instalacją i teraz słońce też zachodzi za instalacją stacjonarną skierowaną na południe. Jeśli ona by była na bifacjalach, to rano i wieczorem łapałaby właśnie te promienie słoneczne od tyłu, a mając jeszcze pod sobą jakiś ekran, jeszcze jakieś światło odbite też by łapało. Teraz jest 18 czerwca, czyli takie najdłuższe dni mamy, a słońce jeszcze, jak widać, wysoko, jeszcze pooperuje, pewnie gdzieś do 20:30. Także
Ja cały czas chcę uświadamiać i mówić, że Vivacial nie jest taki zły, tylko troszkę, może czasem droższy, a może czasem i ma taką samą cenę jak zwykłe panele, a same z niego tylko są korzyści. 19:30, a słońce jeszcze oświetla tylnią stronę instalacji. Także widać te najdłuższe dni, ile energii można zyskać na bifacjalach. Także koniec produkcji na gruncie. Dzisiejsza produkcja 24 kWh. I tracker też już końcóweczka. Produkcja 51 kWh. Jakby nie to zacienienie z rana i z wieczora, to 55 by było śmiało. Także trzeba to podsumować. Mam problem techniczny, nie mogę się dostać na serwer Sztecy. I to jest monitoring od instalacji właśnie gruntowej. Ale z tego co widzieliście wcześniej, instalacja wyprodukowała 24 kWh. Ja ją sobie obserwując też przez dzień, wiem, że tak jak pokazywałem, w piku maksymalny uzysk miała 90% i jej stała mniej więcej przez dzień trzymała się już w tych godzinach, tak liczmy mniej więcej od 10 do 14, że trzymała tak średnio 80%. Przejdźmy teraz do instalacji na trackerze 5 kW. Oczywiście panele bifacjalne i tutaj jak widzimy, może najpierw pik był w tym samym czasie co na gruncie i tutaj było, jak tam było 90, to tutaj było 100% w piku i praca instalacji też pomiędzy godziną, tak jak liczmy 10 a godziną 14, no tutaj to uciekło, no ale to nie przeszkadza, to jest 90% plus. Bo tak tutaj widać jest 470, także to już ponad 90%, jest jakieś 95 nawet procent w tym momencie pracy. A tu akurat ekran lepiej ogarnia panele i więcej dostają światła od spodu. Także tak to wygląda. Co, przejdźmy teraz może właśnie do tabelki w Excelu, jak to wygląda konkretnie. Jak widzicie, zbieram sobie dane już z wszystkich moich prób, żeby też było widać w konkretnych miesiącach, jakie są różnice. Ale skupmy się na dzisiejszym dniu, czyli produkcja na gruncie 24 kWh, to jest 6,2 kWh z 1 kW instalacji. Instalacja na solar trackerze 5 kW, to jest 51,3 kWh produkcja. I tutaj mamy 10,2 kWh z 1 kW instalacji. I rekordowa różnica to jest, tracker wyprodukował o 65% więcej od instalacji gruntowej. Także rekord w ogóle taki, jak robię, tak jak widzicie, te porównania. I to mamy praktycznie teraz jedne z najdłuższych dni w roku. I tak jeszcze dla przykładu, jeśli tak jak mówiłem, tutaj bym nie miał zacienienia i było 55% produkcja, to wtedy różnica by była już 78%. Także to są konkretne liczby, że tak powiem, a ja jeszcze nie mam pełnych ekranów zrobionych, także wszystko przede mną jeszcze przed uzyskami. Może jeszcze wspomnę, dlaczego też taka duża różnica jest i jaka jest właśnie w tym przewaga trackera, bo jeszcze jest jedna sprawa, także muszę wrócić z powrotem. Jak widzicie, rano, oprócz tego zacienienia oczywiście rano, do tych godzin takich pracy odtąd dotąd już instalacji gruntowej i później wieczór był spokojny, prawda? A wtedy, kiedy gruntowa ma najlepsze warunki, to różnie bywało i ona na tym traciła, a solar tracker wykorzystał całą pogodę. No oczywiście to zacienienie, no to niestety, ale nic się nie da z tym zrobić, tak musi zostać. Także tak, taka jeszcze ta przewaga, bo wykorzystał tracker właśnie zawsze pełne słońce.
I też jak widać z miesiąca na miesiąc, jak widać w kwietniu 36%, kwiecień też kwiecień, bo to był dzień po dniu, w maju już 57% i czerwiec 65%. No widać tą różnicę długości tego dnia. Tutaj były też różne warunki pogodowe, ale o tym za chwilę wspomnę. Także widać, że tendencja jest wzrostowa, no niestety już zacznie być malejąca, bo tego słońca będzie coraz mniej. I miałem wspomnieć, także zapraszam właśnie na mój kanał. Tutaj w playlistach są właśnie te filmy wcześniejsze, o których z tabelki w Excelu wspominałem. Tutaj można sobie obejrzeć konkretnie, co się działo i dlaczego takie były wyniki. I różne inne rzeczy, które tutaj ogarniam, też playlisty są porobione. I ogólnie też zapraszam na mój kanał. Fotowoltaika, solar trackery, pompy ciepła, bufory ciepła. Ja już nie wiem, co ja robię, a czego nie robię. Czego nie robię, to może kiedyś zrobię, albo i nie, zobaczę. Nic. Wszystko ładnie wyszło, duża przewaga. Wreszcie trochę słońca, gorąco. Pozdrawiam wszystkich i słoneczka życzę.